Kiedyś w reklamie Plusa padło takie słowo wszystko mające, które bardzo dobrze charakteryzuje obiekt w Jawczycach. Netia dostrzegła kilka lat temu, że na rynku zachodzą bardzo istotne zmiany w zakresie usług, na które jest zapotrzebowanie. Kiedyś byliśmy głównie dostawcą usług telekomunikacyjnych dla sektora masowego, trochę dla sektora B2B, ale zauważyliśmy, że zapotrzebowanie na rynku bardzo mocno się zmienia. Pozycja Netii w tym sektorze po uruchomieniu usług z kategorii Netia Next zaczęła bardzo mocno rosnąć. W ciągu ostatnich 2 lat wykonaliśmy 2 duże operacje na rynku. Jedną z nich było przejęcie Data Center w Krakowie, znanego jako Data Center Onetu, bardzo zaawansowanej technologicznie firmy, i Data Center okazało się być strzałem w dziesiątkę. Jest po prostu świetnym obiektem, bardzo dobrze utrzymywanym, bardzo dobrze zarządzanym. I w ciągu ostatniego roku podjęliśmy decyzję o tym, że potrzebny jest nam kolejny Data Center w innej lokalizacji, i tą lokalizacją okazały się być Jawczyce. Mógłbym szczegółowo opisywać, jakie znaczenie dla bezpieczeństwa mają na przykład 3 tory zasilania. Jak ważne jest to, że w systemie gaszenia gazem użyto tak zwanych cichych dysz. Oraz jaką rolę odgrywa lokalizacja. Ale przy tych najlepszych obiektach data center wystarczy powiedzieć, że posiadają najbardziej prestiżowy i najbardziej szczegółowy certyfikat EN5600, czyli spełniają wyśrubowane normy europejskie. Obiekt w Jawczycach ma 4 komory, jest dosyć dużym obiektem. Możemy zmieścić tam 516 szaf. W każdej szafie może być kilkadziesiąt serwerów, powiedzmy około 30. Także możliwości tego obiektu są bardzo duże. Co prawda okazuje się, że możliwości naszych klientów są jeszcze większe, bo w tej chwili mamy wypełnienie tego obiektu rzędu 40%. Okazuje się, że klienci szybciej wypełniają nam ten obiekt niż pierwotnie planowaliśmy. Także to bardzo dobry znak wróżący dobrą przyszłość temu obiektowi. Klienci nas wybierają, bo oprócz najwyższej klasy data center oferujemy także szereg innych usług z obszaru outsourcingu IT oraz cyberbezpieczeństwa, a także posiadamy 2. co do wielkości sieć telekomunikacyjną w Polsce, opartą, i co jest ważne, o własne światłowody. Łącząc to wszystko w jeden duży pakiet, jesteśmy w stanie zaoferować klientom unikalną w skali Polski ofertę pod względem jakości i zakresu, która wspiera rozwój ich biznesu. Rynek warszawski charakteryzuje się dużym zapotrzebowaniem na usługi z zakresu ICT. Niezwykle istotne w tego typu usługach jest odległość od centrum miasta, odległość od naszych klientów. Jawczyce mają 2 trasy światłowodowe o niezbyt dużej odległości do obiektu, i to było kluczowym elementem dla wybierania tej konkretnej lokalizacji. Wspólnie z klientem wybierzemy najlepsze rozwiązanie dotyczące jego infrastruktury IT. Może to być chmura publiczna, chmura prywatna, może to być to również rozwiązanie kolokacyjne. Dodatkowo zaproponujemy najlepsze rozwiązania z obszaru cyberbezpieczeństwa zabezpieczające jego infrastrukturę, a także, korzystając z tego, że jesteśmy jednym z największych dostawców usług telekomunikacyjnych w Polsce i posiadamy bardzo rozległą sieć światłowodową, będziemy w stanie w bezpieczny sposób połączyć jego lokalizację i oddziały z nowym data center. Przez ostatnie 2 kwartały otworzyliśmy ponad 500 szans sprzedażowych, dzięki czemu mamy sprzedane ponad 1/3 powierzchni, a kolejnych kilka procent objętych rezerwacjami. Z naszych usług postanowili skorzystać już najwięksi gracze na rynku, z rynku finansowego, logistycznego, dostawca usług chmurowych, ale także kilku małych klientów potrzebujących jedynie kilku pojedynczych szaf lub wręcz pojedynczych serwerów. Firmy i instytucje państwowe mają potrzebę trzymania danych i systemów IT w bezpiecznych miejscach, niezależnie od branży, jaką reprezentują. Czy jesteś bankiem, instytucją publiczną, firmą e-commerce, czy prowadzisz biznes chmurowy, musisz mieć miejsce, które zapewnia bezpieczeństwo twoich danych i danych twoich klientów przy zachowaniu odpowiedniej efektywności kosztowej. Nie da się tego osiągnąć, budując samodzielnie lokalną serwerownię tylko na własne potrzeby. Analizując koszty i biorąc pod uwagę 3 główne czynniki, czyli koszt inwestycji, koszt utrzymania, w tym koszt ludzki, oraz koszt coraz droższego prądu, zawsze wyjdzie, iż tańsze jest skorzystanie z profesjonalnej usługi kolokacji niż trzymanie serwerów w biurze. Najbardziej nowoczesne obiekty data center wyróżniają się dbałością o środowisko naturalne. Jest to ważne, ponieważ
W 2025 roku aż 20% światowej energii będzie wykorzystywane na cele obiektów data center. W Neti kluczowe obiekty są zasilane zieloną energią, która pochodzi z lądowych farm wiatrowych. Ponadto nasz najnowszy obiekt wykorzystuje innowacyjną technologię. Na przykład drupsy dzięki energii kinetycznej, która zmagazynowana jest w masie wirującej, mogą ograniczyć w znacznym stopniu szkodliwe dla środowiska baterie, które są używane tradycyjnie w obiektach tego typu. Wszelkie raporty i analizy pokazują, iż rynek data center oraz rynek usług chmurowych w Polsce bardzo dynamicznie rośnie i będzie rósł w tempie kilku do kilkunastu procent rocznie. Netia, otwierając swoje nowe data center, piąte już z kolei, wpisuje się w ten trend, gdyż zauważamy potrzeby u naszych klientów korzystania z coraz bardziej zaawansowanych usług, czy to data centrowych, czy też usług chmury publicznej, czy też chmury prywatnej. W tej chwili, posiadając kilka obiektów wysokiej klasy, jesteśmy w stanie dostarczyć usługi wykorzystujące georedundancję naszych obiektów, czyli dające o wiele większe bezpieczeństwo klientom niż pojedyncze data center. Dlatego też zgodnie z wszelkimi raportami i prognozami rynek data center w Polsce będzie dynamicznie rósł i co ważne, rynek ten będzie współistniał z rynkiem chmury publicznej, ponieważ są to rozwiązania komplementarne, a nie konkurencyjne wobec siebie.